Teraz dziękując Panu za dar sakramentu miłości, na początku tej adoracji, po śpiewie ku czci męki Pana, odmówimy jeszcze brewiarz, modlitwę w ciągu dnia, tak zwaną przedpołudniową, także proszę sobie przygotujcie. To jest jedna z najkrótszych modlitw brewiarzowych. Tak, ona jest po to, żeby pomagać uświęceniu życia Kościoła, a szczególnie kapłanów, zakonników, zakonnic. Bo oni są powołani do tego, żeby być ludźmi modlitwy, ale też, żeby wierni świeccy, którzy mogą i pragną, również dołączyli do tej modlitwy, która jest właśnie ogólnie modlitwą Kościoła. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz hymn. Przez wiarę, którą żyjemy, z nadzieją zawsze wytrwałą i mocni łaską miłości, majestat głośmy Chrystusa. Gdyż On o trzeciej godzinie na mękę był prowadzony i cierpiał, wisząc na krzyżu, by znaleźć owcę zgubioną. Pokornie prośmy Jezusa, zbawieni Jego ofiarą, by nas od grzechu zachował, gdy już darował nam karę. Błagajmy Ojca i Syna, i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość uczynili za grzechy i zbawieni duszę. W proch powalona jest moja dusza, Panie. Przywróć mi życie według Twego słowa. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Naucz mnie swoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Ze zgryzoty płacze moja dusza. Podźwignij mnie, jak obiecałeś. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa. Obdarz mnie łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków. Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem. Pobiegnę drogą Twych przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, zbadaj me sumienie i serce. Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuję w Twojej prawdzie. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani się nie spotykam z niegodziwcami. Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi. Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie. By głośno śpiewać o Twojej chwale i opowiadać o wszystkich Twych cudach. Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi. Ich ręku zdrowia, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa. Na zgromadzeniach błogosławię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja, na głos mój nie bądź głuchy. Aby wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Nie łup mnie z grzesznikami i z tymi, którzy nieprawość czynią. Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary. Niech będzie Pan błogosławiony, bo usłyszał głos mego błagania. Pan moją mocą i tarczą, zaufało mu moje serce. Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią go sławię. Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, weź ich opiekę na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadośćuczynili za grzechy i zbawili dusze. Czytanie z Księgi Izajasza. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Potwierdzę łaski dane Dawidowi. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się, Wszechmogący Boże. Daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.